Siemandero, Emiraty, złote pałace i komnaty, ale dzisiaj nie o tym, zresztą jak widać na załączonym obrazku. A gdzie jesteśmy, drodzy mili? Zanim powiem, gdzie jesteśmy, oczywiście pozdrawiam subskrybentów, pozdrawiamy Naughty Boya i całą ekipę od Fansima, oczywiście każdego z Facebooka, który lajkuje, który dzieli się linkiem i przesyła dalej. Zbliżamy się do magicznej cyfry 1000 subów, które było zakładane dawno temu i taki był cel do osiągnięcia, jest bardzo bliski. No i tyle, jeśli chodzi o pozdrowienia. Gdzie jesteśmy, drodzy moi mili? Jesteśmy 250 km od Abu Dhabi. Jesteśmy w miejscu, które jest znane z największych wydm w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Nie ma tego w Dubaju, nie ma tego bezpośrednio w żadnym innym emiracie. Jest to tylko tutaj, jest 250 km, tak jak powiedziałem, jesteśmy 250 km od Abu Dhabi, ciągle jesteśmy w emiracie Abu Dhabi. Miejscowość nazywa się Liwa lub jak to woli Liwa, ja nie wiem dokładnie jak oni to mówią. Natomiast wydmy, które można wyczytać tu i ówdzie, jest 1600 metrów, czyli jakieś 1,5 km i wysokość jest do 300 metrów. Jak widać tutaj na tym obrazku przede mną, tutaj odbywają się zawody zimą. Jest specjalny festiwal Liwa 2020, można sobie obejrzeć, czy tam 2020, można sobie to obejrzeć. Jest na YouTubie, są filmy nagrane właśnie z tego miejsca. Na czym to polega? No mają kłady 4x4, różnego rodzaju zmodyfikowane samochody z napędami na tył, przód i na co tylko się da, żeby wskrobać się jak najwyżej tej właśnie wydmy w jak najkrótszym czasie. Jest 50 stopni. Ludzie pozakrywani, ekipa jest. Jedna, druga. Mam sprzęt zjeżdżający, który już się rozpuszcza w słońcu. Dosłownie jest 50 stopni. Więc kurczę, ciężko będzie. A jaki jest odczuwalny 50 stopni ze słońcem w zenicie? Masakra. Parzy. Parzy jak jakby ktoś suszarkę przyłożył do skóry, ale ja tam zaraz wchodzę. Pewnie telefon zaraz padnie, założymy sobie coś na głowę i reszta zostaje na dole, a ja będę zasuwał. How you doing, boss? Ale czad, kurde. There's no way, mate. No? What, it's too hot? It's just beyond boiling. All right. In flip-flops. Czyli tak, jak się spodziewałem. Sprzęt jest. Nawet jest po polsku napisane, że dzieci powyżej 36 miesiąca. Także wydaje mi się, że załapię się na ten przedział wiekowy. Dobra, wypadałoby coś założyć na garnek, bo naprawdę jest gorąco. Mamy godzinę 15:30, czyli jeszcze jest godzina takiego żaru i później już wszystko powinno, jak to się mówi, zaczynać chłodzić się, ale nie wiem, co to będzie. Pędzę na górę. Najważniejsza jest woda w postaci mrożonej. 2,5 godziny jazdy w styropianie i przetrwały. Teraz jak znalazł, teraz się roztopi, jak wrócę z góry, żebym nie zdechł tu na tym słońcu. Znaczy razem, żebyśmy wszyscy przetrwali. Do zobaczenia. Właziłem takie coś ostatnio, ale to były te klify czy skarpa Międzyzdroja. A tu oni podjeżdżają pod to. Nie wiem, czy widać, kurczę. Jaki jest nachylenie, to jest 50 stopni. Dobra, mam dosyć po 10 metrach. Uff.
enough already. Oh, kurwa. Huh? I know. Nie są żarty. Zapach jak na rozgrzanym żelazku. Masakra. Nie mam siły już. Przeszedłem ze 30 metrów. Parzy mnie w butach. Za chwilę nie dam rady. To jest za gorąca sprawa. To by wyjaśniało, dlaczego mają imprezy w styczniu, jak jest chłodno. Parzy jak się oddycha. Ja pierdu. Masakra, kurwa. Dobra. Chyba w połowie drogi. Ale nie wiem, czy dam radę. Mogłem tą wodę zabrać ze sobą. To był błąd, że nie wziąłem. Zobaczymy, jak pójdzie dalej. Odbiór. Dobra, jestem w połowie i chyba się poddam, bo jest, parzy po prostu piach. Trzeba zabrać było wodę, kurwa. Nie zabrałem, no daleko nie jest, ale przyjadę tu jeszcze raz, może. Dobra. Zjeżdżalnia nie działa, a ciężki jestem. Ale wiem, że jest na dole butelka z wodą i to tylko trzyma mnie przy życiu. Ja pierdyl. Jakimś ułomkiem nie jestem, ale 50 stopni parzy w stopy. Nie jestem w stanie ich chodzić. Spieprzam do samochodu. Chyba się nie uda zjechać. Ja pierdolę. Nogi jak z waty. O, ja pierdolę. Nie. To jest, kurwa, ekstremum. Dobra. Do zobaczenia. Żeby nie było, że robię sobie jaja, chodzę do siebie z 50 stopni, może ze 3 minuty. Normalnie można spokojnie chodzić, te pół godziny, czy nawet na plaży godzinkę, nic się nie dzieje. Ale tutaj,
kurczę. No, zaszedłem tak daleko, jak tylko mogłem. Prawie połowa. Chociaż tam się wypłaszcza, też jest zdradzieckie, no. Może połowę doszedłem. I koniec, bo naprawdę parzyło, nogi się zapadały w piachu. Nachylenie jest 50 stopni, tak jak mówiłem. No i parzyło, kurde, naprawdę. Jakieś buty do spinaczki górskiej, ale to też ja tu zimą wrócę. Nie poddam się tak łatwo. Teraz dojdźmy do siebie. Jak to się mówi w samochodzie. Bo to trzeba będzie jechać z powrotem jeszcze 2,5 stówy. No ale jak przygoda, to przygoda. Viva. Największe wydmy w całych Zjednoczonych Emiratach Arabskich i jedne z największych na świecie. Polecam, bo warte obejrzenia i zobaczenia. Bezmiar tego pustkowia z piachu. Dobrze. Doszedłem trochę do siebie. Towarzystwo nie chce już dalej nigdzie iść. Byli 5 minut. 5 minut, no tyle, ile było pokazane na wideo. Czekali za mną i mają dość. To tylko oddaję gorącz tutaj tego miejsca. Tu jakieś takie wyschnięte solanki. Tam są tablice ostrzegawcze. Nie wjeżdżać. Zakaz noszenia broni, czegokolwiek. Białej broni, takiej broni, granatów, pistoletów. Zakaz w ogóle wjazdu. Dlaczego? Bardzo blisko znajdujemy się granicy z Arabią Saudyjską i granica nie jest zaznaczona żadnym drutem ani innymi takimi rzeczami. Przynajmniej tak wyczytałem, także nie wiadomo, w którym momencie przekraczamy granicę. A nie chciałbym, żeby nam ktoś łeb odstrzelił. Także wycieczkę uważam dzisiaj za zakończoną. Mamy 2,5 stówki, żeby wrócić do domu. Jeszcze 3 dychy, kurczę, po tej pustkowie pustyni. Tak mówię, teraz nie wiem, która jest wyższa, czy ta jest wyższa. Czy ta jest wyższa? 300 metrów, 80% nachylenia. To samo za siebie. No, przepraszam, jeżeli zawiodę kogoś. Przede wszystkim siebie, ale wrócę tutaj zimą. Zrobię to raz jeszcze, kurczę. Daję czadu, jest godzina 16. W ciąży jest 50 stopni na patelni. W nocy spada do 35 w Abu Dhabi na pustyni. Nie da jak zera, jak krążą legendy. Nie ma takiej opcji. Za bardzo to jest nagrzane. Także dobrze, dziękuję raz jeszcze za subskrybowanie, za udostępnienie. Pozdrawiam serdecznie i do następnego zobaczenia. Cześć! Ja byłem na tym słońcu 10 minut i padłem. 50 stopni jest w cieniu. Na słońcu będzie z 80. A te skupańce. 2 godziny temu jechaliśmy i nie ruszyły się ani o centymetr. I bije zakład, że nie ruszają się, kurde, stąd cały dzień. No tamte też w takiej grupie. To jednak są twarde zwierzęta. Ja pierdziu. Siedzą w takiej jakiejś ciemna ta ziemia tutaj jest. Nie wiem, czy tutaj jest jakaś. Nie, na pewno, tylko tak, jakaś wilgoć przebija. Tylko to jest słonawa woda, one tutaj chyba chłodu szukają. Siedź sobie, siedź, nie denerwuj się. Nic ci nie zrobię. Ale woda jest ten. Przebija od spodu. No tylko tutaj jest akurat słone wszystko, ale po drodze mijaliśmy oazy, które były zupełnie zielone i to by wyjaśniało
Dlaczego one sobie tutaj siedzą? Śmierdzi wielbłądem. Jak w oborze. Powiesz coś, czy nic nie powiesz? Dobra, nie będę wam przeszkadzał, bo pogoda nie sprzyja, żeby komuś tam dupę zawracać. Także... Ale to musi być twarde zwierzę. Ja pierniczę. Masakra. W słońcu tak cały dzień. Na środku. No, to nie jesteśmy jedynymi turystami. Bo są też inne samochody. Tak jest. Atrakcja. Jest pusto, bo nikt normalny w takim upale nie działa. Tak jak mówię, powtarzam tyle razy. Normalni ludzie siedzą. Arabowie zaczynają życie po zachodzie słońca jak kury. Kury idą spać, oni wychodzą. Wtedy ucztują, jedzą, spotykają się, bawią się z rodzinami. A w dzień to tylko, kurde, białasy i wielbłądy. Do zobaczenia, cześć. A to niespodzianka. Nie wiem, w którą stronę idą, ale i po co. Ale sobie idą te w biało. Wiem, odcieniu. Chłopie, nie za gorąco ci? Gdzie w tym upale? Ale same te. Samice jakoś. Z takimi kopytami to można sobie chodzić. Ale fajnie, tego się nie kupi. Super sprawa. Nie wiem, dokąd zmierzają. Idą przez siebie. A jest gość, który się tym zajmuje. Niewiele ma wspólnego z Arabem. Stawiam, że jest z Pakistanu. Niewiele mieliśmy, ale butelka zamrożonej wody jak najbardziej można się podzielić. Wodą tutaj się dzielą wszyscy z każdym. Normalny obrazek. Tego nikt nikomu nie odmówi tutaj, tym bardziej w tych temperaturach. Przejechaliśmy już ze 20 km i zupełnie jest inne, no i odczuwalne, tam odczuwalne. Spadła temperatura 2 stopnie, ale jest zupełnie inaczej. I on tak, kurczę, tymi wielbłądami się opiekuje tutaj cały dzień z nimi na tym gorącu. Zresztą to też inaczej, jak się stoi w miejscu i ma się zasłoniętą głowę, co inaczej, jak takie głupki jak ja zaczynają biegać po wydmach. No ale dobrze, zbieramy się powolutku. Piach przed nami, piach za nami. Wszędzie, kurczę, piach. Ma to swój urak. No robi wrażenie. To trzeba zobaczyć, także jeszcze raz gorąco polecam, bo naprawdę warto.